W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Po raz kolejny witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku codziennika biblijnego 6 lutego. Jest to poniedziałek i witam Was oczywiście dzisiejszymi hasłami. Pierwsze z nich wyjęte z księgi proroka Jeremiasza z 17 rozdziału. Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute. Któż moje może je poznać? Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania. I drugie hasło zapisane jest w liście Pawła do Galacjan w 6 rozdziale. Nie ustawajmy w czynieniu dobra. Zbierzemy bowiem plon we właściwym czasie, jeśli nie osłabniemy. Chciałbym, abyśmy się dzisiaj krótko zastanowili nad dobrem. Co to jest dobro? Skąd się bierze? Bóg jest najwyższym dobrem. Samym dobrem. Nie jest to nic odkrywczego. Ci, którzy do Niego należą, powołani są do tego, aby stać się dobrymi i czynić dobrze. To czynienie dobra nie może jednak wynikać z przymusu, nie może wynikać z wyrachowania. Co prawda przymus, strach przed karą lub też nadzieja otrzymania nagrody mogą stanowić istotną i mocną motywację do działania. Jest to jednak zawsze działanie narzucone, w którym liczy się głównie cudza inicjatywa i działający człowiek właściwie nie identyfikuje się ze swoim działaniem, ze swoim dziełem. Strach czy obietnica stawiają człowieka wobec konieczności, strach czy obietnica coś na nim wymuszają. A wiemy, że każdy przymus, nawet dokonywany w najlepszej wierze, zazwyczaj, zawsze wywołuje sprzeciw. Także zmuszanie do czynienia dobra wywołuje wewnętrzny bunt, wywołuje jakiś taki wewnętrzny sprzeciw i gdy człowiek uwolni się od ciążącego na nim przymusu, będzie czynił coś zupełnie odwrotnego. Odwrotnego od tego, co czynił do tej pory. A więc będzie czynił zło. Zwróćmy na istotną różnicę, że starotestamentowy zakon zmusza człowieka do czynienia dobra. Tak było. A nowotestamentowa Ewangelia zachęca do takiego działania. Zachęca do czyniania dobra. Jest istotna różnica. Bo dopiero zaufanie Ewangelii, wiara w Jezusa Chrystusa sprawia, że człowiek staje się zdolny do pełnienia woli Bożej. Wiara jest postawą życiową, silną motywacją postępowania. Wierzący pragnie być dobrym. Wie, że jego samorealizacja może nastąpić tylko poprzez właśnie czynienie dobra. Staje się ono wtedy czymś samo przez się zrozumiałym, naturalnym, wręcz odruchowym. Czyn bywa nieraz szybszy od myśli. To też jest zrozumiałe. Jeśli więc będzie on odruchem wiary, będzie czynieniem dobra. Jest naszą życiową koniecznością posiadanie owej naturalnej, wynikającej z wiary umiejętności. Dobrem ma tchnąć nasza osobowość. Dobro mamy rozsiewać wokół siebie. Dobrze więc czyńmy wszystkim. Dobrze czyńmy naszym wrogom, ludziom nieprzychylnym,
obojętnym, antypatycznym. Także im czyńmy dobro. Jednak najwięcej dobra czyńmy swoim najbliższym, czyńmy swoim przyjaciołom, czyńmy swoim współwyznawcom, bo przecież z nimi łączą nas najściślejsze związki, najlepiej ich znamy i z tego powodu czasem najtrudniej przychodzi nam obdarzyć ich właśnie dobrem. Przez czynienie dobra pomagamy innym do tego samego postępowania. Przez czynienie dobra jakby namawiamy innych do takiego postępowania, do takiego samego postępowania, do czynienia dobra. Starajmy się więc o to, aby było ono dla nas czymś oczywistym, czynienie dobra było dla nas czymś naturalnym. Niech życie nasze będzie potwierdzeniem tego, że zostaliśmy powołani do służby na rzecz drugiego człowieka. Niech życie nasze będzie potwierdzeniem tego, że zostaliśmy powołani do służby na rzecz dobra. Niech nam w tym czynieniu dobra błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.